Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej odsłonięto i poświęcono obelisk upamiętniający postać błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera. Ksiądz Gerhard Hirschfelder był najprawdopodobniej również katechetą w naszej szkole. Tak niektóre źródła wskazują. W związku z tym jest to jakby kolejny autorytet dla naszej młodzieży. Jako że nasz program wychowawczy jest zbudowany na autorytetach naszych patronów szkoły, mianowicie powstańców śląskich w liceum i kardynała Wyszyńskiego w gimnazjum, więc jakby kolejna postać, która po prostu głosiła dobro, bez względu na narodowość. Całe życie błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera związane było z ziemią kłodzką, gdzie przyszedł na świat, wzrastał i pełnił posługę duszpasterską. Jego pierwszą parafią była Czermna. Optymizm, otwartość i komunikatywność księdza szybko zjednały mu serca młodych ludzi, których otaczał opieką. Sprzeciwiał się ideom narodowego socjalizmu i to właśnie z tego powodu musiał opuścić Czermną na początku II wojny światowej. Został przeniesiony do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie podczas jednego ze swoich kazań skrytykował faszystów za profanację miejscowych kaplic. Trafił do więzienia, a następnie do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł. Bardzo się cieszę z tego, że współpraca międzynarodowa, czy polsko-niemiecka w dalszym ciągu jest żywa. Trochę baliśmy się, że może ta historia już nam upływa, już nam gdzieś ucieka, ale rzeczywiście dzięki tej współpracy i fundatorom także po stronie niemieckiej, czy głównie po stronie niemieckiej, mamy pamiątkę, mamy tablicę pamiątkową, która jest na terenie Zespołu Szkół w Bystrzycy. Można będzie przyjść i przypomnieć sobie, jak żył Gerhard Hirschfelder, no i jak zginął, w imię czego. To jest bardzo ważna lekcja dla Niemców i dla Polaków. Po oficjalnej części młodzież przedstawiła program i wystawę, które poświęcone były błogosławionemu duchownemu. Obelisk sfinansowany został przez Fundację Gerharda Hirschfeldera.